Siemaneczko! Witam Was bardzo serdecznie na kanale Piwne Degustacje. Z tej strony Dariusz Dmytryszyn. Oczywiście jademy z kolejną degustacją. Postanowiłem, że w ramach nagrywania filmików właśnie z akcją promocyjną aukcji tej koszulki będę degustował piwa od osób, które na tą koszulkę wpisały się. I tak, dzisiaj mamy piwo z browaru Artezan. Artezan. Too Young to be Herod. Jest to piwo w stylu stout z dodatkiem skórki pomarańczy i ziaren kakaowca. Jak wiadomo, piwowarem w browarze Artezan jest Jacek. Jacek wpisał się swoim pseudonimem piwowara domowego, Hasintus. Jest tutaj Jacek. Jacek też w drugim miejscu na koszulce wpisał się, tylko kurczę, nie potrafię znaleźć go. Wydaje mi się, że to gdzieś u góry chyba, ponieważ już tak pogubiłem się w tych podpisach na koszulce, że Jacka Materskiego i Jacka Domagalskiego dwa razy o wpis prosiłem i ci dwaj panowie dwa razy wpisali się. To taka ciekawostka odnośnie tej koszulki, tak? I jest też jeden, a to może przy jutrzejszej degustacji opowiem. No, jak sama nazwa tego piwa wskazuje, jest wzięta z fragmentu tego otóż filmu. Babciu, ja będę za Heroda. Za młody jesteś na Heroda. A co? Herod nigdy nie był młody? Nie. Tak, właśnie. No i dobrze, skosztujmy zatem. A co my tutaj mamy? Alkohol 8%, ekstrakt 18,5%. Czyli to taki stout dość spierdolnięciem, tak? Można by powiedzieć. Skład: woda, słód jęczmienny, płatki owsiane, słód pszeniczny, skórka pomarańczowa, ziarna kakaowca, chmiel, drożdże, piwo niefiltrowane, niepasteryzowane. Data przydatności do walentynek. Do walentynek macie czas, żeby jeszcze sobie Heroda skosztować. Słyszałem same pozytywne opinie na temat tego piwka, piweczka, piwunia. Kapselek z Artezana, Jerzyk, bardzo, bardzo fajny. Na razie aromat butelki jest typowo właśnie stoutowy. Paloność, kawowość, czekolada. Zobaczymy, jak będzie ze szkła. Staramy się spienić piwerko. No, piana jest niezbyt obfita. Brązowa, ale drobno pęcherzykowa. Trzeba się było troszkę postarać, aby tą pianę wzburzyć. Aczkolwiek piana akurat w tym stylu nie jest najważniejsza. A tutaj już ze szkła kakao. Kakao bardzo fajnie, bardzo przyjemnie wyczuwalne jest. Przyznam, że gdybym nie wiedział, że te skórki pomarańczowe są, to bym raczej nie powiedział. Nigdy bym nie zauważył, że te skórki pomarańczowe są. Ale jakby się gdzieś tam szukać, zagłębić, to może gdzieś tam bardzo, bardzo daleko z tyłu nuty jakiejś tej pomarańczy są. Chociaż no nawet... Nawet, kurczę, nie no, zapach jest zajebisty.
smaku, to już poezja. Poezja, no kurczę. Piwo z niskim nagazowaniem. Odczucie w ustach, naprawdę piwo jest aksamitne, jedwabne, takie normalnie, że chce się kolejny łyk wziąć. Przypomina konsystencją kakao, rzeczywiście czuć te płatki owsiane, te kakao w smaku też bardzo fajnie, przyjemnie wyczuwalne jest. Cool. Pomarańczy nie wyczuwam. Przyznaję, ja tutaj tej pomarańczy w smaku nie potrafię wyszukać. W zapachu gdzieś tam z tyłu, tam na szarym końcu, tam gdzieś, to nuty są jakieś. Ale najbardziej tym aromatem kakaowym zachwycam się. Ekstrakt 18,5, alkohol 8%, alkohol kompletnie niewyczuwalny. Goryczka jaka? Goryczka praktycznie niewyczuwalna. Finish taki z taką gorzką czekoladą. Nie ma tej kwaskowości takiej, która przy palonych słodach jest. Ona jest, mi się wydaje, skontrowana słodyczą, lekką słodyczą tych ziaren kakaowca chyba. I przez to jest genialne. Naprawdę piwo genialne. Browar Artezan, jak przystało, kawał dobrego piwa. Uważam, naprawdę polecam wszystkim. Tu Young, tu be Herod, za młody, żeby być Herodem. Super. Super sprawa, no. Dobrze, wracając do koszulki. Moi kochani, na dzień dzisiejszy, czyli na poniedziałek na godzinę 22. Obecnie największa kwota wylicytowana to, uwaga, 900 zł. Słownie 900 zł. 900. Naprawdę przebiło to moje najśmielsze oczekiwania. Jednak aukcja się jeszcze nie zakończyła. Zakończenie aukcji jest w nocy ze środy na czwartek, czyli już w czwartek o godzinie 1:37 bodajże, tak więc do ostatniej chwili można licytować jeszcze, bo wiem skąd inąd, że niektórzy czają się na te ostatnie chwile licytacji, aby tą koszulkę przejąć, tak więc podejrzewam, będzie więcej niż te 900 zł, co już jest sukcesem nieprawdopodobnym i niewiarygodnym. Nigdy bym nie pomyślał, że uda mi się coś takiego zrobić, no. A w sumie nie chwalmy dnia przed zachodem słońca, bo nie wiadomo co jeszcze tym. Tak więc, no, dziękuję wszystkim jeszcze raz za wzięcie udziału w aukcji. Zapraszam także do dalszego podbijania ceny. No i co, moi kochani, trzymajcie się, do zobaczenia jutro w nocy też, koło 12 w nocy podejrzewam, koło 1 w nocy znowu, kolejny film, kolejne piwo będziemy degustować, to z którego podpis gdzieś na koszulce jest. Tak więc trzymajcie się, moi ludkowie, pysk!